Witaj w kursie CSS Grid i Flexbox. Słowem wstępu, wyobraź sobie, że otrzymujesz zlecenie na wykonanie responsywnej strony internetowej wizytówki. Masz oczywiście do niej projekt w Figmie lub w Adobe XD, ale na wykonanie tego zlecenia masz jeden dzień. Zapewne poza tym, że jesteś skołowany, to twoja pierwsza myśl, jak ja mam w ogóle dać radę? W ogóle jak ugryźć to wszystko jako całość, skoro znam tylko podstawy CSS-a i HTML-a? A poza tym jest kosmicznie mało czasu. Słuchaj, nie odrzucaj tego zlecenia. Nie poddawaj się. Poznaj Flexboxa i CSS Grida, a na pewno dasz radę. Dla kogo jest ten kurs? Dla osób, które znają podstawy CSS-a i HTML-a? Dla osób, które już programują, ale chciałyby swoje umiejętności poszerzyć właśnie o te dwie technologie frontendowe? Dla osób, które stawiają strony w WordPressie lub w innym CMS-ie, zarówno z page builderami, jak i bez nich, a także dla każdej osoby, która jest zainteresowana tematyką CSS Grida i Flexboxa. Dlaczego właśnie ten kurs? Ponieważ przedstawiam tutaj bardzo gruntownie podstawy CSS Grida i Flexboxa. Praktycznie każda lekcja jest poświęcona jednej lub dwóm właściwościom tych technologii. Ponadto wykonuję tutaj szereg ćwiczeń, które opierają się na wykonaniu elementów strony, a także całego layoutu aplikacji i pełnego wyglądu strony internetowej, oczywiście responsywnej. Do tej pory w CSS-ie do budowy stron, w zasadzie do tworzenia layoutu, wykorzystywano floata, a także pozycjonowania. Jednakże jedno i drugie powodowało wiele ograniczeń i problemów, na które ciężko było znaleźć rozwiązanie. We Flowcie stosowano element czyszczący, aby rodzic w ogóle widział, że elementy się kończą i widział ich wysokość. Natomiast jeżeli chodzi o pozycjonowanie absolutne, relatywne, tudzież fixed, problemem było stworzenie stron responsywnych, a także dostosowywanie wymiarów tych elementów. Flexbox i CSS Grid opierają się na kontenerze i elementach elastycznych w tym kontenerze. Flexbox, używając tutaj kilku linijek kodu, można stworzyć taki właśnie layout. Layout jest elastyczny, elementy dostosowują się do szerokości ekranu. Efekt widoczny tutaj na ekranie jest bardzo prosty do osiągnięcia. I dodając media query i dosłownie dwóch linijek kodu, dwóch, trzech, można ten wygląd zmienić na taki, już na urządzenia mobilne. Podobnie jest z CSS Gridem, który opiera się na siatce i w tej siatce możemy ustawić swoje elementy w dowolny sposób. CSS Grid ma właściwości, które pozwalają na automatyczne rozmieszczenie elementów responsywnie i dostosowywaniu tego wyglądu do szerokości ekranu, ale także można to w sposób tradycyjny rozmieścić przy użyciu media query. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, to zapraszam do kursu.